Hej, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na powtóreczkę mojej gry T-110. Nie będzie to bitwa ani wybitna, ani jakaś. Uciekło mi słowo. Jak zwykle. Epicka, o. Miałem tutaj pojechać razem z kolegami z plutonu na jeden, na zachód. Ale zobaczyłem, że już mają dosyć mocne wsparcie w postaci T-69 i S-8 Tigera. Więc zdecydowałem, że pomogę w mieście. Analizując już drużynę przeciwną, spodziewałem się, że nasze miasto powinno być bardzo szybko wygrane. Ponieważ mieli mało ciężkich czołgów i bardzo dużo czołgów średnich, które najprawdopodobniej powinny pojechać na zachód, lecz tak się nie stało. E5, co mogę powiedzieć o tym czołgu? Zagrałem nim niewiele bitew, około 30. Nie gram nim tak bardzo często, pewnie połowa była zagrana na twierdzę albo na CW. Tak samo nie gram ostatnio bardzo dużo randomków, średnio przez ostatni tydzień pewnie wyszło z 10-15 bitew na dzień. Na tej mapce zawsze od tej strony staram się podjechać. Nie pod ten budynek, lecz tutaj pod ten dalej. Zazwyczaj udaje się tam wpakować jakąś darmową bułę przeciwnikowi. Lucky shot. Dobrze, że weszło. No i teraz już zobaczyłem, że ich czołgi ciężkie będą miały wsparcie medów. Choć ten ich med nie zagrał najlepiej, wjechał pod nasze isy. Już go nie ma. I tu miałem dylemat, nie wiedziałem co robić. Jest nas trójka. I jeszcze RHM był koło nas. A dopiero dojeżdża. I jeszcze ISU. Choć ISU już nas też opuszcza. Niedobrze. I postanowiłem na początek przytrzymać tutaj ten gwiazd. Żeby nie wjechali nam na nasze boki. Czekałem, czekałem. Myślałem, że wyjedzie ta WZ-a. Ale nie zanosiło się na to. Ale ten wyjazd T69 spowodował, że się ruszyłem i WZ się otworzyła. Niestety nie przebiła mnie, a ja tak za 374 jej weszło. Tutaj będzie z pierwszych takich głupich wyjazdów, jakich zrobiłem. Shot. Ładne losowanie, ale zebrałem bułę od E5. Niezbyt mi się to spodobało. Zrezygnowałem z pilnowania tego malutkiego wjazdu, jednak ważniejsze będzie przytrzymać tą prawą stronę niż środek. Ten T69 nie zagrał najlepszą bitwę, cały czas wychylał się pod mój celownik. Otrzymał drugą pestkę i za kilka sekund następną. Tak. W tym momencie popatrzyłem za siebie i na minimapkę i pomyślałem, że to już jest koniec bitwy. Nie da się więcej już ugrać. Nastrzelałem 2500, nie było źle, ale nie było też bardzo dobrze. A nawet dobrze. I pokarało mnie, dostałem bułat WZ-111 z Golda. I zniszczył mi silnik, a ja już wcześniej wykorzystałem zestaw naprawczy, chyba na naprawienie gąski. Tak, naprawienie gąski. Ale i tak wydaje mi się, że zrobiłem najlepsze, co mogłem zrobić, wycofując się do tyłu. Tak samo mój S7 z drużyny wycofał się. To spowodowało, że nasze szanse urosły. I to był drugi wyjazd. Bardzo podobny do tego poprzedniego, nawet identyczny. I znowu zebrałem, pestunie. Trzech na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tanków. Powinni to spokojnie wygrać. RHM jest na dobicie, ja jestem na dwie pesteczki. I z 7 chyba na fullu. Tak, tak, nie, prawie. No i czas na strzał WZ-te, musi wyjechać, tak. Odwracam wieżę na E5.
niestety. Chyba dostałem z Golda w gąski. To spowodowało, że odbiłem. Nie wiem dlaczego kolega strzela Goldem. Goldem to można strzelać w esety, jaćki i inne takie bardzo twarde. O, i trójeczki. Nienawidzę trójek. Nigdy tego przebić nie mogę. Nawet z Goldem mi nie wchodzi. Ja przez całą bitwę... Tak, przez całą bitwę grałem na przeciwpancernych. I przebijałem wszystko. Choć to prawda, że nie miałem bardzo twardych przeciwników. Ten shot też był ważny z podpału tej WZ-y. Przestała obijać naszego Isa. Ale niestety... Nie, Is żyje. Nie da rady dobić tego T69. Odwracam się pomóc. Tutaj dobić już tego ciężkiego czołgu 10 tieru. Jak widzicie, udało się utrzymać miasto, nawet wygrać bitwę. Na początku nie wyglądało to zbyt kolorowo, ale udało się. Duża zasługa jest tego Isa, że się wycofał razem ze mną. Taka mała podpowiedź. Jak widzicie Isa 7, tutaj zobaczycie taki ciekawy strzał. Czy to będzie tutaj? Tak. Można powiedzieć, że Is 7 jest bardzo dobrze skontowany. No nie, dobrze skontowany. Nie powinno wejść. Ale boczek Isa 7 jest bardzo miękki właśnie w tym rejonie. Jak będziemy tutaj strzelać, to zazwyczaj wchodzi. O, zobaczcie. Weszło. Miałem zawsze problem, bo zawsze strzelałem w te błotniki. Isa 7 i nie przebijałem. A jeszcze większym problemem i błędem jest, jak strzelamy w te miejsca z pocisków hashów. Najprawdopodobniej, tak się chyba nazywają. No, to była powtóreczka. Widzicie, 5500 damage'a. Nie jest wybitna, jeden tylko frag, ale udało się utrzymać miasto. O co mi najbardziej chodziło w tej bitwie. Teraz przejdźmy do wyników. To są wyniki, otrzymałem pierwszą klasę. Tu jakieś takie pojedyncze medaliony. I stalowa ściana i high caliber. Oczywiście byłem bez premki, to było za pierwsze zwycięstwo dnia. 51 tysięcy. Nawet miły zarobek. Pierwszy damage w drużynie. I 7 też wykonał bardzo dobrą robotę. Dwa medale, tak jak już wspominałem. Exp też może być. Bitwa nie była wybitna, ale udało mi się przetrzymać miasto, które wyglądało już na początku na porażkę. Było to też spowodowane tym, że przeciwnicy niezbyt inteligentnie zagrali, bo nie wyjechali na nas, tak jak mówiłem wcześniej. No ale, dzięki za oglądnięcie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.